Martyna na pewno nie jest z pierwszej klasy, dlatego Martyna, powiedz mi, co ty tu w ogóle robisz? Jestem opiekunem klasy pierwszej EG. I co o nich powiesz? Roczniki 03-04 nie takie straszne, tak? Nie, nie takie straszne. Na początku myślałam, że nie będą tak otwarci, ale już po tym pierwszym dniu, na przykład dzisiaj zauważyłam, że są bardziej zintegrowani ze sobą i nawet otwarci bardziej do mnie, więc... I będziesz wspominać o wóz dobrze, była dobra zabawa? Tak, dokładnie. Z roku na rok te pierwszaki są coraz wyższe ode mnie. Powiedz mi, człowieku, z której jesteś klasy i ile masz wzrostu? Pierwsza, 1,84 m. Nienawidzę ci już z całego serca. Co powiesz o obozie? Jaka była zabawa? Bawiłeś się świetnie? Powiedz, że świetnie, bo inaczej wytnę. Najlepszy mój obóz. Zdecydowanie. I uważasz, że takie obozy są potrzebne, czy przyjechaliście tutaj już zintegrowani? Przyjechaliśmy zintegrowani, ale dointegrowaliśmy się. No i prawidłowo. I zabawa na dyskotece była przejemna? Najlepsza. A samorząd dał radę? Samorząd też jest najlepszy. Chociaż jeszcze nie, bo mnie tam nie ma. Generalnie pomijając pogodę, samorząd jak najbardziej, imprezy, jedzenie, jak i wszystko, jak najbardziej jest adekwatne do tego, jak musisz się zachowywać. I no, to nas sprzyja do wspólnej integracji. A powiedz mi teraz, poobgadujemy trochę, kto jest twoim wychowawcą? Pani Ewa Łycherek. No oczywiście najlepsza, konsekwentna pani, naprawdę herstbaba. Polecamy bardzo. Przytemperuje każdego śmieszka. Zripostuje, także polecam ja jak najbardziej panią Ewę Łycherek. I co, zabawa była fajna, wspominasz dobrze, przyjedziesz wtedy za rok pilnować pierwszych klas? No zobaczymy, jeżeli się uda dojść do tego samorządu, to jak najbardziej. Serdecznie zapraszamy, na pewno samorząd się ucieszy. Samorząd się cieszy? Tak! Pierwsza AG. I kto jest twoim wychowawcą? Jak ci się podoba ten obóz? Czy pomógł was w jakiejś tam integracji z wychowawcą? Dogadujecie się lepiej, czy jednak nie bardzo? Moim wychowawcą jest pani Kożuszko, którą pozdrawiam. A jeżeli chodzi o integrację, to tak. Na pewno poznaliśmy się lepiej i z wychowawcą, i z kolegami z klasy. Myślę, że to nam pomogło. Ale myślisz, że bardziej dzięki zabawom integracyjnym organizowanym przez samorząd, czy jednak sami się zintegrowaliście gdzieś tam w pokojach po ciszy nocnej? Myślę, że trochę i zabawom, trochę i właśnie tej ciszy nocnej też było.